Dobrze, a więc ruszamy na weekend na działce. Jesteśmy zapakowani, przygotowani. Adrian tam biega bez koszulki, trochę widzieliście. I będziemy teraz sprawdzać olej w naszym powozie. Otwiera się to. Otwiera się to. Powiedz, Adrian, naszym widzom, dlaczego stoimy? Klauzula sumienia nie pozwalała mi dalej jechać, gdyż zamontowałem wskaźnik temperatury oleju i żuk nie lubi, jak jest tak ciepło i trzeba go schłodzić. A jest 26 stopni. Tak więc mamy przerwę na loda. Widzieć mnie? Widzieć, tylko musisz. Teraz to już w ogóle. Dzień dobry. Elo. Dzień dobry wieczór. Jest 20. Bardzo rzadko tak późno jesteśmy na Zadupiu. Co nie? W sumie nie siedzieliśmy tak długo. Za dwa razy byłem później, wtedy jak się zakopałem żukiem. Podróż tutaj zajęła jedyne 2,5 godziny. I musieliśmy tylko dwa razy chłodzić żuka. Także pełen sukces. Grubo. Potem okazało się, że lodówka średnio chce działać, bo od stania w garażu przez tam 2 czy 3 lata akumulator uznał, że się spierdoli, mimo że go wczoraj ładowałem. Ale na szczęście po pogrzebaniu w ustawieniach lodówka ma w dupie, że akumulator jest zajechany i ma 10 V i dalej działa. I nasz dużo za mały solarek, który dostaliśmy za darmo, trochę go podładował i będzie go ładował jutro cały dzień, więc może to się uda. Udało się nam powiesić światełka i wykosić ścieżki. I tak. I to tyle. I teraz walczymy o życie, bo komary chcą nas wpierdolić, mimo to, że jesteśmy popsikani muga, ofem i jeszcze mamy spiralkę pod nosami, to one i tak na nas siadają. No właśnie, mnie w pracy gryzie. I jeżeli uda nam się przeżyć noc, to będziemy jutro robić rzeczy i nagrywać filmy, a jak nie, to nie i przyjadę dopiero zimą. Bo jest za grubo z tymi komarami. Dzień dobry, panie Adrianie. No. Jak się spało, proszę powiedzieć. Normalnie. Parę słów do kamery. To ty powiedz. Ja powiem tak. Strach ma wielkie oczy. Bałam się, ale każdy się może bać, bo stary się śmieje. I co? Łóżko w niewiadówce jest za krótkie na mnie. Kurwa, jesteśmy tego samego wzrostu. Na mnie nie jest za krótkie, a na ciebie jest. I nie spało mi się wygodnie, gdyż było mało miejsca na nim. I musiałam się na Adriana wbijać. Ale to zabrzmiało głupio. Musiałam się przytulać do Adriana. Do tego Adrian zamontował lampę wczoraj, czego nie nagraliśmy. Teraz wam pokażę. I świeciła trochę w oczy. Najpierw on narzekał i ja mówiłam, co tam, ale potem jednak rzeczywiście świeciła trochę w oczy. No i co? No i tyle, patrzcie, pokażę wam tą lampę. Uwaga, ona się zapalała jak szedł kot na przykład. Pająk idzie po aparacie jakiś mały. Już nie idzie. O, tutaj jest ta lampa. Tu jest jedna, w kiblu była druga i tam jeszcze rozwiesił żaróweczki przy ognisku, ale tam tak komary żrą. Tam wisi hamak normalnie też, ale tak komary tam tną i żrą, że nie da się tam być. W ogóle tam, gdzie jest cień, to tam się nie wchodzi. Jesteśmy wypryskani tą mugą i czym jeszcze? A, i ofem naraz, bo of działa na komary, muga średnio. No ale jeszcze się chronimy przed kleszczami. O, i Adrian jeszcze rozpala coś, co niby też ratuje życie, ale nie wiem, czy to do końca ratuje życie. No,
nawet do czajnika lecą. Właśnie robimy sobie kawkę. I będziemy jeść śniadanie. Adrian serwuje dzisiaj jajka. Także jest godzina 9:28. Wstaliśmy wcześniej. Znaczy ja się obudziłam o 5 już. Znaczy ja w sumie to spałam tylko od tej 10 do tego, co musiałam wyjść siku. Jezu, jeszcze musiałam iść w nocy siku, to też było straszne. Czyli tak do 12, przed 12 to było. I potem nie spałam, tylko miałam zamknięte oczy, taka na pół śpiąca byłam, a ten spał najlepsze. Jak ty dzisiaj rozgadana jesteś. I dopiero nad ranem, no bo mówię o moich doświadczeniach po prostu, a ty ze mną nie chciałeś rozmawiać wczoraj wieczorem, więc muszę się komuś wygadać. Posyłajcie dzieci na obozy harcerskie i inne takie, bierzcie je na camping, bo potem rosną takie dzikusy. No, mówi to dzikus największy. No, to teraz kawka. O, Adrian tam już działa. Parówki, cebula i jajka. Jajka czekają. Może jeszcze papryki byś chciał? Skąd te pająki na tym aparacie? Położyłem ich tam, żebyś się bała. Tyle mam ci to jedzenie. Kawka już gotowa. Teraz tylko trzeba się napić. A mleka wlałaś już? Sobie mleka, a tobie coś innego. Ale wsiur. Taki ogarniamy śniadanie. O, to możemy pogadać chwilę z ludźmi. Czy nie chcesz z nimi rozmawiać? Mogę powiedzieć. Z przyczyn technicznych. Bo jeden żołnierz jest słabszy trochę, to wyjazd się skróci, bo mieliśmy tu jeździć dłużej, ale dzisiaj spadamy. Także plan na dzisiaj to jest ogarnąć ogródek. Tak, właśnie. Musimy posadzić ziemnioki i coś tam popodlewać. I jak starczy czasu, to chciałbym tutaj to miejsce na ognisku ogarnąć. A to musimy zrobić, bo musimy sobie zrobić obiad. No, to pierwsze musimy zrobić. No, to dwie rzeczy i chyba już będzie wieczór potem. Nie zdążyłam wam nagrać, Adrian właśnie tam wykosił w trakcie, kiedy ja miałam naczynia w naszym pięknym, w naszej pięknej łazience. Tam te kawałki drewna już nie będą do spalenia. Czemu? No bo tam już jest murowisko, jakieś inne takie, aha, to już im odłożyłem i niech się mają to. Okej. Okay. Mam nadzieję, że im się spodoba przeprowadzka. Tam obok hamaka położyłem. Dzięki! Proszę. I mają mnie jeść? Wystarczy, że w tym były, w przyczepce. Tak, mamy mrówki w przyczepce. Dobra, ale idę wam pokazać, gdzie my naczynia. Tutaj Adrian rozwiesił pięknie sznurek. Tam były dziki, na pewno. Sarna dzisiaj przyszła, bo tak one tak śmiesznie szczekają. Kiedyś rozmawiałyśmy o tym z Kasią i z Krzysiem z Leśnych Ludków. No i stąd wiem, że to sarna. A tutaj jest, proszę bardzo, nasz piękny zlew. Woda se tak średnio mocno leci, gdyż nie jest odpojeczona. No i tu ogarniamy wszystko, myjemy się, zęby. Tutaj mamy w ogóle prysznic, Adrian zakupił specjalnie na ten wyjazd prysznic. Ale powiedział, że woda jest zimna. Nie chcę wyjść na brudaska, ale ja się nie myłam wczoraj. Bo... A to będzie psikać? Czekajcie, opatrzcie, psika, widzicie? Bo komary tutną. Tutaj jak się wejdzie w to miejsce i teraz jest słońce, no to ich nie ma, nie? Ale jak rano tu wlazłam, to było... normalnie było można nagrać, kurde, muzykę i złożyć jakąś składankę i zarapować do tego. I wczoraj też tak było. Tam jak byliśmy z kolei. Tam właśnie jak te lampki wieszaliśmy. Także z grubo.
Stary już poszedł do roboty, oczywiście stoi przy żuku, a nic nie widać, bo jest prześwietlone. A ja będę kroić rzeczy na obiad. O, i kompost też tu zbieramy. Mamy taki coś tu. Idę to wyrzucić teraz na drugi koniec działki. Proszę, tutaj miesiącznica, a przy niej pełno motyli. I wiecie, że szukałam nasion i nie mogłam znaleźć, jedynie przez internet w sklepie stacjonarnym. W ogóle bez szans. Także będę zbierać z tej później, jak już się zrobią. Tutaj jeszcze wyrosło to. Nie wiem, co to jest. Czekam, aż rozkwitnie. A to jest takie dosyć wysokie. Nie myślałam, że to będzie aż takie wysokie. I widać, że ma tutaj pąki na kwiaty już. Tu to białe. To sobie odkopię później do miejskiego ogródka na tą skarpę. A tu obok jest przetacznik. I jest go pełno wszędzie. Zaraz wam pokażę. O, tutaj na przykład przy bramie też jest. Teraz kwitnie, więc widać. O, popatrzcie. I tam jakbyśmy poszli w tamtą stronę. No ogólnie jest niebiesko. Tam, tam. Ten przetacznik to nam rośnie na kompoście nawet. Tam. A Adrian mówi, że nawet na kompoście. No więc jest go full, ale nie kosimy tutaj, bo nie ma po co. No i jeszcze mój ulubiony kuklik wyrósł i ma już te dzwonki. O, tu jest, zobaczcie. Tutaj jest, nie wiem czy widzicie to, czy nie. Słońce świeci, ja nic nie widzę w tym aparacie. O, tu. I bączki do niego przylatują. Także dużo się dzieje tutaj. Jeśli chodzi o kwitnienie. Panie, a co pan tam kula? Pięka. A na co pan to kula? Kosy tu zaczęły przylatywać. Nie, wcześniej nie przylatywały. Kosy ileś widziałam już. A one żrą komary? Chyba żrą. Piła zaczęła działać. Bo nie działała, nie wiem czy słyszeliście. O, znowu. Dobra, stary majstruje ten. Ale mi się to podoba, że te motylki tu mogą sobie przylecieć i się najeść. A tu jeszcze rzut oka na drugą grządkę pod płotem. Tam peonia pięknie wyrosła na samym końcu. Tam potem była rudbeckia, której nie widać, więc chyba, że tak powiem, słabo. I tu, nie wiem co to jest, to chyba jest jeżówka, ale tak po liściach przynajmniej. Ale nie wiem, zobaczymy. W każdym razie się przyjęło. I tam to, co sadziłam, wiecie, tam co pisaliście, że to nie irysy i coś tam. I że się tam nie przyjmie, no to się przyjęło, tylko nie chcę mi się tam iść teraz, bo mi się nie chce. Taki jest werdykt. No, a tu jeszcze kwitną te żółte. To są chyba jaskry jakieś tam. Polna czy coś takiego. A może zmyślam. No, także dużo, dużo rzeczy zaczęło kwitnąć. Fajnie, że ten przetacznik też kwitnie. On mi się bardzo podoba. Rzut oka na przyczepę. Tu Adrian zamontował wczoraj studnię. Już. Naliliśmy wody, żeby mieć czym podlać. Znaczy Adrian nalał. A, o, tutaj. I o, tu zostawił kupę kuklika. Widzicie? Tu. No, tam już widzę, że przeniósł tą paletę, o której mówił, będzie drewno układał. I tutaj bąk lata. Tutaj irysy wyszły, ale nie mają na kwiaty. Pąków, a u mojej sąsiadki już kwitną. Tam są drugie. Poziom wody się w ogóle znacznie obniżył. Żaba! Uwaga, robię wam przybliżenie teraz.
Nie chcę jej totalnie wystraszyć, ale siedzi tam. Tam, widzicie ją? Bardzo mała żaba. Cyk baba na pewno to jest. Krystynka. No, także tam siedzi ta mała żaba, co jaka baba. A tutaj jeszcze kwitnie nam kaczeniec, który wyrósł tu przy tej budzie do narzędzia. I Adrian go po prostu zabrał i przesadził tutaj. I kwitnie sobie już. Także tu jest żółto. Ale ta żaba... Zawaca je kebaba. Krystyna to jest. Dobra, ja już tu trochę ułogarłam. Nawet mamy taką suszarkę do naczyń. Ale chciałam jeszcze wam powiedzieć, że przywiozłam trochę z rozsad już nagietki, bo było ich bardzo dużo. I tu chcemy posadzić je. Jeden groszek pachnący. I serduszkę okazałą. To widzieliście w którymś odcinku z miejskiego ogródka, jak je sadziliśmy. Natomiast moi rodzice byli w Holandii niedawno i właśnie przywieźli taką serduszkę okazałą. 5 razy większą niż moją. Tą, co tutaj kupiłam. Więc sadziłam tamtą tam, a tą przywiozłam tutaj. I ją też gdzieś tutaj wetknę w ziemię. No i co jeszcze? A, to chyba wszystko z tych rozsad. A, jeszcze przywieźliśmy słoneczniki, ale to, wiecie, nasiona słoneczników. I taką łąkę kwietną, ale nie mogę jej znaleźć, więc jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu wypadła po drodze, bo jechała na pacę. Także może gdzieś po drodze wyjdą kwiaty. Co mam robić? Trzymać? Jaki jest plan? Nie wiem, na tym etapie jeszcze chyba nie trzymać. Tak tylko patrzyłem. Pokaż tego grubszego. Tego? Połóż go tak w poprzek. Czy to jest dobra odległość? Jak w poprzek? No tak tu go połóż. Jakbyś to poszło od drugiej strony, to by ci było łatwiej. Najwyżej się go skróci. Zastanawiam się, czy trzeba go skracać, czy nie. Wiem tyle co i ty. No, to położę na razie. Pójdę jeszcze. Były jakieś 2 kawałki deski i jakieś klucze wkręty. Co teraz? O! To trzeba umieć. Teraz musisz przytrzymać te 2 naraz. Tamten i ten. Chyba se jak? Musisz stanąć okrakiem tutaj. Ty se jaja robisz. No ale tak by było najlepiej, bo ja bym wtedy to położył na górę. No a to spadnie przecież między tym. Dasz radę? Dasz radę. O! Tylko nie krepi działam. Stój taka ja. Wyśku.
Ty słabo trzymasz. No. Bo myślisz, że to takie łatwe. Jak macie takie krótkie ręce. Czemu w ogóle wziąłeś ten najgrubszy na górę? Tak o, chciałem coś sprawdzić. Przy okazji. Wszystko wiem, to była tylko pinarka. Musiałem sobie zwizualizować. Ja nic nie mówię, a to miał być trójnóg, a ma cztery. Bo, gdyż mam powód, że dlaczego będzie tak. No. A nie wiem, czy to widać. Widać ten wózek w kadrze? Nie wiem, czy wózek widać. No, brakuje to na razie. Bo mam takie mocowanie do kuźdawki i na trójnogu bym go nie wykorzystał. I musiałbym coś rzeźbić, a tu to po prostu je dam na środku i będzie. Dzięki temu, że jest tabelka. Ok. Muszę się wysmarać znowu. Także wieszak na kociołek gotowy, czworonożny trójnóg. Teraz idziemy kroić wszystko i będziemy żryć. Kociołek zawisł, robimy. O, słyszysz, jak skwierczę. I obiad skończony. Teraz pojemy, porobimy. I tu proszę się, kociołek chłodzi. Tam jest Adrian. A tu jest obiad. To się nagrywa. Pierwsza nocka na zadupy zaliczona. Z mojej perspektywy śpi się tu lepiej niż na mojej poprzedniej działce, gdzie w nocy musiałem słuchać najebanych ludzi, co mieszczają pod płotem i puszczają muzykę i w ogóle. A tutaj tylko, przepraszam, tu już tu. A tutaj tylko. Ujadał pies i to w sumie tyle chyba. Nie, były sarenki i ja słyszałam strzały. Ja nie wiem, czy to były strzały, czy coś upadało. Padało, ale parę razy to słyszałam. Nie wiem. Może. Dziwne. No może to były strzały, no może to strzelają. Może no. Myśliwi tutaj polują na zwierzęta. No to nie raczej. No, kiedyś widzieliśmy nawet. Znaczy nie jak polowali, tylko jak siedzieli i czekali. No dobrze. Coś byś chciał dodać? A ja mogę dodać od siebie, że spróbowałam. Było. Ciekawie. Adrian pompuje prysznic. Pochlapać cię? Nie. Prysznic kurwa za 300 zł jest tak chujowy. O, pokażemy wam go. To znaczy ciśnienie wody jest spoko. No jest lepsze niż w tym, nie? I woda się nagrzewa od słońca, ale musicie się umyć jak jeszcze to słońce jest. Bo jak tylko poczekacie, nie wiem, z godzinę czy coś, to już potem się myjecie w zimnie. No, dlatego ja im wyznałam dzisiaj, że byłam brudaskiem. Tak. Ja z tobą spałem? Było ciekawie, ale dziwnie. I powiedziałam Adrianowi, że mogę tu wrócić, ale jak dzień będzie dłuższy, żebyśmy nie poszli do łóżka o godzinie 21. Bo tak wczoraj poszliśmy, bo Adrian powiedział, już robi ciemno, ale te komary, to idziemy wcześniej spać. No bo myślałem, że zaśniesz i że wstaniemy po prostu szybciej i zaczniemy robić. Ja chciałam wstać dzisiaj o 5, czy o którejś to powiedziałeś, że nie zasnąłeś wcześniej i nie wstajesz, więc... No bo nie zasnąłem wcześniej. No. Więc to nie zwalaj na mnie winy teraz. Tu się jakoś spuszcza to ciśnienie.
To prysznic, nie ja. To ty. Wszyscy to wiedzą, że to byłeś ty. Ty, najpiękniejszy człowiek świata. No i masz przejebane, wytnie. Chcesz się podocierać? Już wyłączyłaś? Nie. Nie? Dobra. Pa! Zostawił. Zatrzymał się. Do zobaczenia, króliczki. Widzimy się w następnym filmie. Bajo!